Cześć moi drodzy, zaczynam moją wycieczkę po Wielkopolsce. Jestem w okolicach Wągrowca i zaczynam od grobowca rotmistrza Franciszka Łakińskiego. Musiałem przeczytać. Zobaczcie, jak się prezentuje. Franciszek Łakiński, rotmistrz wojsk polskich w latach 1808-1814. Pojeżdżę dzisiaj po Wielkopolsce, pokażę wam trochę fajnych miejsc. Wy odwiedźcie stronę www.mapawielkopolski.pl. Tam umieszczam wszystkie zdjęcia i informacje. Miłego dnia. Tuż obok znajduje się barkowa kolumna. Obiekt wpisany do rejestru zabytków, ale trochę się sypie. Oba te obiekty umieszczone są w tak zwanym Borku Łakińskiego. Zachęcam do odwiedzenia. Ciekawe miejsce. Znajduję się teraz w Bukowcu nad jeziorem Durowskim, blisko Wągrowca. Jest tu pomnik pomordowanych Polaków przez hitlerowców w latach 39-44. Na tablicy znajdziemy nazwiska pomordowanych. Ustawiono również krzyż, które są powbijane naboje. Moim dzisiejszym celem jest też kilkanaście cmentarzy ewangelickich, właściwie tego, co po nich zostało. Teraz jestem w Bukowcu. Widzimy bramę cmentarza. I poszukam jakichś pozostałości. Na terenie Wielkopolski jest tych cmentarzy kilkaset. Zobaczymy, do ilu uda mi się dotrzeć i udokumentować. W większości cmentarze są rozgrabione, rozbite pomniki. Niestety niewiele po nich pozostało. Ale zdarza się, że lokalna społeczność zaopiekuje się takim cmentarzem i uporządkują teren. Tutaj na razie nie widać. Jest pierwsza bramówka. Widzę kolejne. Nawet są płyty. Co rzadko się zdarza. Kolejne obramówki i płyta. Adolf, urodzony 30 kwietnia 1862 roku.
pozostałości jakiegoś większego grobowca. Pozostałości cegły. Może znajdziemy jakąś tablicę. Cmentarze były często rozkradane w celu pozyskania budulca po wojnie i odbudowy domów zniszczonych. Niestety to wszystko. Cały czas jesteśmy we wsi Bukowiec, w gminie Wągrowiec. Jesteśmy po środku pola. Dosłownie nic, prawie. I betonowy schron. Nie mam pojęcia, dlaczego tu stoi, skąd się wziął, ale spróbuję znaleźć informację i umieścić dla was na stronie. Ślizgo. Ciekawe. Dojechałem do gminy Damasławek, do miejscowości Niemczyn, a tutaj są, zaraz zobaczycie, ruiny kościoła ewangelickiego. Dosłownie ruiny. Rozpadający się dach. Brak jakichkolwiek okien. Wszystko w składzie. Rozkładzie. Wchodzić do środka niebezpiecznie. Może by coś spaść na głowę. No, obejdziemy sobie dookoła. Jeszcze trochę pewnie się zawali, więc to ostatnie chwile, żeby uwiecznić na zdjęciach i na filmie. Cieszę się, że w końcu tu dotarłem. Obok kościoła jeszcze chyba to dzwonnica. Tu już bez dzwonu. W większości cmentarzy wam nie pokazuję, bo jest to przedzieranie się przez krzaki, zarośla, ale tutaj mamy coś więcej. Kilka grobowców. Trzeba uważać, żeby nie wpaść. Idąc dalej. Kolejny dosyć duży grobowiec. Pusto. Idąc dalej, kilka nagrobków z zachowanymi nawet płytami. Tu przewrócona, ale kolejne już zachowane. Nazwiska ciężko odczytać, zacierają się. Tutaj mamy Augusta Millera, urodzony 20 września 1862. Jeszcze jeden. Dzisiaj to już kolejny, chyba 9 czy 10 znaleziony. Ale zmęczenie już jest.
a cały czas muszę dojechać do głównego dzisiejszego mojego punktu. A zobaczycie w odpowiednim momencie. No, w końcu udało mi się dotrzeć na ostatni punkt. Długi punkt, 60-metrowy, zbudowany w 1914 roku, w 1945 roku wysadzony. Porobię kilka zdjęć, może filmik i wracam do Poznania. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Hej.